Witajcie. Wczoraj, uczestnicząc w nabożeństwach, mieliśmy okazję przypomnieć sobie historię triumfalnego wjazdu Jezusa na osiołku do Jerozolimy. Zebrany tłum wiwatował, ogłaszał Jezusa królem, Mesjaszem. To bardzo symboliczny moment. I myślę, że dziś nieprzypadkowo teksty biblijne, które znajdujemy w aplikacji czy w książeczce z Biblią na co dzień, nieprzypadkowo podejmują tematykę króla, a także rozciągają ten temat także na tematykę jego sługi. W 14 rozdziale Księgi Zacheusza czytamy, że Pan będzie królem całej ziemi. W owym dniu Pan będzie jedyny i jedyne będzie jego imię. Dodatkowo Jan dla uzupełnienia w swoim objawieniu zdradza nam, że słudzy jego będą mu służyć i oglądać będą jego oblicze, a imię jego będzie na ich czołach. Król i sługa. To nie są dla nas dzisiaj raczej bliskie skojarzenia. Jeśli mówimy o królu, to współcześnie prędzej do głowy przyjdzie nam, przynajmniej mi, postać lemura, króla Juliana, który pochodził z Madagaskaru. I to jest mi bliższe skojarzenie, aniżeli doświadczenie takiej prawdziwej monarchii. A bycie sługą? Tym bardziej może wzbudzać w nas poczucie poniżenia, znieważenia. Więc dlaczego mielibyśmy chcieć być sługami? I myślę, że słowo sługa moglibyśmy dziś bardziej zastąpić sformułowaniem osoby zaangażowanej w życie innych, czyli takiej, która chce poświęcać swój czas, swój talent, swoje umiejętności i robi to, aby pomóc drugiej osobie. I niezależnie, czy robi to zawodowo, czy w ramach swojego wolnego czasu, to takiej osobie zależy na tym, by komuś innemu lepiej, łatwiej się funkcjonowało. Ma w sobie poczucie misji. Dlatego mówi się o służbie wojskowej czy w policji, czyli mówi się o zaangażowaniu w bezpieczeństwo innych ludzi. Kiedy mówimy o służbie medycznej, mamy na myśli ludzi, którzy dbają o nasze zdrowie, byśmy mogli żyć dłużej. Kiedy podejmuje się temat służby terapeutów na przykład, no to mamy na myśli osoby, które są w stanie pomagać innym ludziom radzić sobie z życiem. Kiedy mówimy o służbie wolontariuszy, no to mamy świadomość, że bez nich wiele przedsięwzięć nie miałoby szansy się w ogóle odbyć. Mówi się też o służbie duchownych, którzy również mają być wsparciem dla innych ludzi. I kiedy mówimy o takiej szczerej służbie, to w kontekście chrześcijańskim jest ona dla nas czymś naturalnym. Czymś, co powinno wynikać z naszej wiary. Wierząc w Bożą miłość, wszystkie Jego obietnice, chcemy dzielić się nią ze światem. Budzi się w nas potrzeba stawania się Bożymi narzędziami w życiu innych ludzi i w ten sposób mamy możliwość, żeby zmieniać świat na lepsze. Budując odpowiednie relacje z Bogiem, możemy sprawiać, by dzięki właśnie Nim inni mogli poczuć to samo. Dzięki naszemu zbudowaniu odpowiedniej relacji z Bogiem, inni również mogą tę relację poczuć. Realizując swoje chrześcijaństwo, dajemy również znać światu, kim jesteśmy, jacy jesteśmy. Dajemy o sobie pewnego rodzaju świadectwo. Można powiedzieć, że zaangażowanie w życie innych ludzi, w siebie nawzajem, wspieranie siebie nawzajem, to nasza chrześcijańska tożsamość. I myślę, że warto sobie o tym przypominać. I warto też
dzisiaj na przykład zastanowić się nad tym, czy potrafimy ją realizować. Właśnie z tym pytaniem chciałbym Was dzisiaj zostawić. Znośnego poniedziałku. Trzymajcie się.